Siemaneczko, ja jestem Pewetym Games. Witam Was na moim gospodarstwie. A widzicie, mamy marzec 2377 zł na koncie. Bida. No jest bida jak szok. Ale jest to spowodowane tym, że no było parę dobrych inwestycji na gospodarstwie. No jak to zawsze bywa, parę rzeczy było zrobionych. Na początku, jak widzicie, jest dodana posadzka. No, utwardzony tutaj taki teren, bardziej żwirowany. Niby tak ala, coś tam niby zabierny. Ale już jest utwardzony teren, jak widzicie. Tutaj z tego względu, że no, mleczarka no, miała problem tutaj, żeby to wjechać itp. Itd. Więc stwierdziłem, że no, już trzeba coś tu pokombinować. Trochę mnie to kosztowało, nie ukrywam. Utwardzenie tego terenu w długości, tak jak tutaj jest, tutaj po długości to wszystko, no trochę mi pieniędzy zabrało. Żeby wam nie zebrać, jakieś 12 tysięcy? 12, 14 tysięcy, coś w tym stylu, nie będę teraz zgadywał dokładnie. Sam ten taki żwirek, nie wiem co powiedzieć, to bym taki ten sam materiał, teraz ubijanie drugie. Praktycznie tyle, może nie tyle, tylko tyle, ale dychę jeszcze, czyli 22 tysiące, 23 tysiące mniej pieniędzy są całe to utwardzenie. Nie jest to perfekcyjne, nie jest to idealne, ale na moje potrzeby na razie czeka, miała je wjechać, żeby się kierowca nie zapał. No to po prostu takie to potrafności, można powiedzieć, bo to i tak wcale nie wyszło. Jest to zrobione. Jak widzicie, możecie zauważyć też pod wiatrą. Jest też taki ala nowy nabytek. Czyli chodzi mi o zbiornik. Zbiornik na paliwo. To jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, zbiornik na upałówkę. No ale kupiony za bardzo te pieniądze, 1500 na niego dałem. No jak widzicie, 2500 zatankowany. Więc suma summarum po 6 zł, macie 12-15 tysięcy wydane na paliwo. Żeby już było z tym spokój. No i najważniejsze, na co przeszło, poszło im 150 tysięcy, 150, 150, około 160 tysięcy, coś w tym stylu. Jak tak na szybko liczę, kupiłem krowy. Kupiłem typowo krowy, no muczka dość bliższa, kurwa, takiego urodzenia. Kupiłem typowo krowy mleczne, już. Masję ołówek mi, dobra, nie będę ryzykował, nie będę kombinował. Sprzedaliśmy ołówki, dołożyliśmy tego tysiaka tamte. Tutaj typowo uderzyłem już bezpośrednio w te krowy. Żeby na tych pieniędzy było, mam nadzieję, że te krowy będą wydajne. Na razie, no, nie ma tragedii, można powiedzieć. Więc będzie wiatry pootwierane, halełkowe pootwierane. Bo wiadomo, maszynki trzeba powystawiać było, meczkę trzeba wystawić. No to rzutnik wystawię, bo i tak będę spożyczał, będzie znajomy rzutnik właśnie ode mnie, bo tak się troszeczkę spłukujemy, ja od niego coś tam pożyczę, on pożyczy ode mnie. No i tak powolutku sobie działamy na tym. Aha, dobra, widzę, że się zbugowało, dobra. Tak sobie jakoś powolutku pomagamy. Gdzie jedziemy? Jedziemy, proszę Państwa, zdobywać na łąki. No niestety, no, łąki z łąkami skończyliśmy, łąkami zaczynamy sezon, ale trzeba, bo jednak tej gnojnicy mamy tyle. To jest katastrofa, już jest problem z tym, żeby to gdzieśkolwiek mieścić. Więc trzeba to gdzieś organizować, to jeszcze rozlewać. Tu jeszcze muszę trochę dociągać, bardziej więcej miejsca zrobić i podociągać, popełnywać się nierówności, tak powiem, które właśnie są przy tych alach łukowych, bo troszeczkę tam jest małych problemów się narobiło, no ale to już mniejsza o to. Ważne, że już mam utwardzony teren, mam te hale łukowe postawione, co tamtym roku był właśnie mój tak powiem cel na tamten rok. W tym roku cel to ciągnik, tak? Ciągnik już jest zaklepany, ale powiecie, jeśli nie masz pieniędzy, no to skąd ty weźmiesz? Z byków. Proszę Państwa, z byków, no byki niestety, tak patrząc na około, no nie wybiły się jakoś zbytnie wagowo. Bo tak ważyłem tam co długo, nie było. 10 sztukę, czyli 3 byki sobie zważyłem mniej więcej. Wagowo nie są już wybitne, no nie będę oszukiwał.
No ale no, czołnik znalazłem za tak zajebiste pieniądze, z nawigacją od razu, ze wszystkim, więc myślę, że byki będą niedługo sprzedawane, czy niedługo, no już w zasadzie kiedy, mam nie zabiegać, w kwietniu, nawet może w marcu będą sprzedawane, bo w kwietniu prosiłem tego faceta, żeby mi to zostawił. Bo to był ciągnik od gospodarza przede wszystkim. Od gospodarza, czyli z pewnych rąk. Można powiedzieć, gościu miał ciągnik. Zresztą nie będę teraz mówił, co inne miał, bo wiecie, no, nie chcę też spoilerować. No ale ciągnik naprawdę jest zajebisty, więc dzisiaj tylko zdawam ignorowice i prawdopodobnie w następnym dniu już się widzimy na kwietniu, że w następnym odcinku już się widzimy w kwietniu. Żeby wiecie, no was tutaj też niepewności nie trzymać. Bitki sprzedam sobie poza odcinkiem. I po prostu, żeby już te pieniądze były. Trochę będzie tych pieniędzy, no bo z tego co patrzyłem na papier, no to coś nowe pieniądze ze mleka zarabiamy, bo 90 tysięcy? 90 tysięcy zarabiamy za mleko już. W tym momencie z tymi krowami tutaj już mamy go. Już naprawdę są potężne pieniądze, które naprawdę fajne pieniądze będziemy mieli. A tak na czysto wychodzi mi 76 tysięcy bodajże teraz miałem na mnie za ten miesiąc poprzedni. Bojowki były kupione w styczniu. Jest, miałem czas, żeby sprawdzić, czy one są, znaczy krowy, żeby wiadomo było, czy one są miałe dobrymi dojkami. No i powiem szczerze, no są. Nie ma co narzekać. Nawet ci na sąsiadowym, bo sąsiad już tego nie uprawia. Zdarzenia, że chyba nie pogniewać to powiedzieli sobie. I tak, no jeśli dobrze pójdzie, no to będziemy mieli ciągnik naprawdę zajebisty. Miał być w ogóle inny, ale w panu prawdopodobnie jeszcze inny ciągnik. Tak szczerze mówiąc, nowszy. Po prostu nowszy. Chciałem takiego starszego chodka, który by byłby lepszy. Mocowo, ale no cenowo, no wiadomo, troszeczkę też nie było jakoś tam rewelacji. Różnicy. Tam chyba 30 tysięcy, no myślę, że jednak w tym roku, w tym miesiącu to będzie, tak? Więc powiem szczerze, no praktycznie patrząc, ja miesiąc w miesiąc zarabiam tyle, żebyśmy mogli, znaczy rok rocznie kupujemy praktycznie ciągnik, o w tą chciałem powiedzieć, więc naprawdę nie jest tak źle. Jeszcze teraz tak, dochodzi do, na końcu jest zamówiona nawigacja do tego, ale żegnamy się z jednym z ciągników, które mamy na gospodarstwie. Nie jest to związane z tym case'em, tylko jest to związane z Ursusem. Będziemy sprzedawać Ursus na 914. Tak sobie trybiłem, jeśli się znajdzie jakiś kupiec jeszcze na 30, może prawdopodobnie też pójdzie na sprzedaż. I jeszcze co lepsze, International prawdopodobnie pójdzie, chociaż się go troszeczkę mi szkoda go sprzedawać, byłem dopiero skupiony. Ale w sumie przyjechał handlarz odnośnie tego case'a Internationala, no daje mi 35 tysięcy, czyli tyle co ja dałem za niego. No fakt, że troszeczkę mnie kosztował remont, ale to już mało ważne, 35 tysięcy. Wiadomo, jeszcze musi zarobić 35 tysięcy, do 30 daje mi 25. Jestem dziwo, że za 30 naprawdę takie fajne pieniądze, czyli by mi chodziło mi 60 tysięcy. Za te dwa ciągniki, no i Ursus poszedł do znajomego, do kuzyna znajomego, o w ten sposób, za 7 dych. 65 tysięcy, przepraszam. Czyli mamy już, suma summarum, mamy 125 tysięcy, więc hipotetycznie byśmy mieli wszystko za tym. Ale powiedzcie, pewnie, że sprzedaż 30, sprzedaż Ursusa, dlatego inna szuna, ale co będzie paszowozie stało. Nie martwię się, bo jeśli naprawdę kupię ten ciągnik, który będzie, no to pewnie ten mniejszy case pójdzie do już po prostu paszowozu. Tylko będzie po prostu odpinany, tak? Jak to się mnie niektórzy mają właśnie, że odpinają sobie ciągniki, że się uprawiają tymi maszynkami, czy tymi ciągnikami, przepraszam, naprawiają czy coś. Ja się nie będę, wiecie, spinał, nie będę trzymał ciągnika, który będzie po paszowozie. Wiadomo, fajna rzecz, bo się nie rozpina człowiek, ale jeszcze na ten sezon bym da się zrobić. Po co? Po prostu, żeby kupić jeszcze parę rzeczy, bo ciągnik też będzie kupowany jeszcze pośredni, tylko nie już takiej mocy, jak wspomniany właśnie ten obecny case, czy ten mniejszy case. Tylko tam parę dużo, znaczy dużo. Będzie taki
150, podejrzewam, takie dwa byczki po około 150 koni będą. 40-150 koni, bo tak mniej więcej oscyluje mocowo, że chcę kupić minimum teraz 140-160 koni. Jak i trafię, zobaczymy, tak? Więc ciekawie, no ustalamy to po prostu, czy dobrze z tym wyjdę, czy nie. Chcę po prostu mieć tak, żeby po prostu nie było wygodnie. Chcę troszeczkę nowsze ciągniki, bo tak, Usus, no nie oszukujmy się, jest fajnym ciągnikiem, nie powiem, czekajcie, może sobie zejdę trochę w biegu, bo jest trochę tak, trochę nierówno. Ogólnie trzeba, że to się ściąć. Będziemy w kwietniu będzie ogólnie za pierdol, krótko mówiąc, bo trochę tego będzie. Trzeba będzie się żyto, będzie trzeba zasiać sobie soję, trzeba mnie poprawiać, połagać. O Jezu, kiedy to na więcej będzie roboty, no ale to, coś trzeba z tym robić. Więc ogólnie też będzie wymiana kabal maszyn, jeśli wszystko zgodnie pójdzie z planem. To będzie do tego case'a fajna maszynka kupiona, żeby po prostu już wygodniej sobie robić. Mówię temu, to jest silnik zajebisty, bo jest tak, jak to finalny EWS, jest coś no, lepszego, tak? I dlatego mi się zajebiście robi. Tym case'em. Dlatego też szukam ciągnika, który na pewno będzie dużo, dużo fajnie mi tu upracował z tym case'em. Równomiernie z tym case'em, o, w zasadzie. Prawda, ciut większe maszyny, ten ciut mniejsze maszyny. No i tylko ta maszyn taka, tylko taka sprawka tego wszystkiego będzie. Wiecie, no chcę też się bawić tym wszystkim, no bo nie oszukujmy się, zaraz pan, można powiedzieć, farming wychodzi. 25. Więc też chcę jakoś tutaj się pobawić. Powiecie, po co przyjeżdżałeś, jak ty jeszcze masz, o Jezu. Jak ty jeszcze masz beczce, no ale po co on później ten, już wolę tak zrobić i mieć z głowy. Czekajcie, czy mi teraz tak załapie? No nie załapie mi, ale jeśli podniosę beczkę, to ktoś mi napisać w komentarzach, o co skaman z tym, że ja może wyjść, ponieść beczkę i dopiero mogę tą beczką, znaczy tą beczkę napełnić, bo to mnie zastanawia, czym to jest powodowane. Dobra, jakoś tam sobie powoli jedziemy, jedziemy na statunkę. To taka akcja nawożowa, można powiedzieć w pewnym sensie, bo nie ma co robić. Znaczy nie ma co robić, no roboty jest pełno. Tylko wiecie, no chcesz, nie chcę was zanudzać, podejrzewam też jeszcze ewentualnie smart, tam będzie jeszcze jeden odcinek, ale to będzie pewnie odcinek nawozów, typowo z nawozów, obysków, bo trzeba trochę podchwaszczać, trochę dać nawozu na właśnie na zboża. Bo nie chcę tej nowicy za dużo dawać, bo w tamtym roku nie wiem, czy właśnie na rzepaku ja tego nie spartoliłem. No i nie spaliłem tego wszystkiego, tak? Więc no może być ciekawie, zobaczymy. No troszeczkę będę kosztować te nawozy, mimo że no tych pieniędzy nie mam, ale mówię, teraz wieki sprzedam. No ten ciągnik, te ciągniki sprzedam. Ewentualnie ten jeden ciągnik sprzedam. No i podejrzewam, że no na nawozy będę miał ten ciągnik, który będę chciał kupić, no to pewno mi też tyle pieniędzy nie będzie kosztował. A może chybi trafi, może jeszcze i na matę go kupimy. Jeśli tylko biorą za te byki, bo ja tylko właśnie czekam za tymi bykami, już jechali. No byki mówię po 5000 chyba 200 zł, coś w tym stylu będą kosztować. No szału nie ma, można powiedzieć w pewnym sensie, no ale no co zrobić, to nie będę też darmo zjadł utrzymał, które nie będą chciały rosnąć. No to nie będę tego mieć trzymał. No i niech to po prostu idzie i niech to rośnie, jeśli idzie to na wiadomo na co. Więc niech to następna partia później to po prostu będzie i niech sobie tam następna partia rośnie. I to będzie tyle w temacie. Ogólnie a propos byków, bo dzisiaj dostałem zonga konkretnego odnośnie byków. Bo ja wiecie, ja kupowałem na tym roku byki. Nawet myślałem, że kupowałem byki. Ale co się okazało, ja kupiłem ołówki. Cielaki, samiczki, czyli jałuszki. Kupiłem zamiast byków. Powiem szczerze, ja się tak zgapiłem. Mówię, kuźwa, sprzedałaś te jałuszki, czy jałówki, czy nie. A tak sobie stwierdziłem, jałówek jeszcze nie miałem mięsnych. Zobaczymy, czy to będzie lepszy biznes odnośnie byków, jałówek mlecznych, mięsnych, czy więc przeciwnie. Czy one jak później się wycielą, bo podejrzewam też, bo tak pewnie też mleko dają, tak? Znaczy może inaczej, też się wycielą, raczej tych cielaków też powinno być. Więc myślę, że
Może to będzie na plus. Pod tym względem. Zobaczymy. No trzeba kombinować. Po prostu, no tam było trochę, to była gapa, którą nie dojrzałem. No i z bików mam jałoszki. No to... Myślę, że tam jakieś tam różnicy by to nie mam nie zabi. Powiem tak na ramach informacji, żeby nie było, że człowiek ma byki, a się okazuje, że będzie później jabłki sprzedawał. Czy tam krowy mięsne. Ale ogólnie myślę, że też będzie taki, może nie ten sezon, ale przyszły sezon myślę, taki przełomowy będzie pod względem całościowym. Tak mam wrażenie, bo to co teraz chcę zrobić pod tym względem, myślę, że to będzie fajne, bo podejrzewam, tak mi się zdaje, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na pół raczej nie będę kupywał nic. To myślę, że przyszły sezon będzie kluczowym na tej serii, ponieważ będzie kolejna obława po prostu wstawiana, bo naprawdę po prostu tak, o, wyjść z byków, będę chciał wyjść z byków i uderzyć typowo w krowy mleczne, w jedną produkcję, że tak powiem, nie produkować mięsa, tylko produkować mleko, nabiał, żeby po prostu z tego ten kwit był dużo, dużo większy. A wiadomo, jeśli nie większy kwit, to będzie ten rozwój. I to wszystko, więc myślę, że to tak będzie optymalnie. Wiadomo, jeszcze to, jak to się mówi, jestem życiowym krowiarzem, też będę krowiarzem, tak powiem, podejrzewam w całym farmingu, każdym jednym był krowiarzem, czy to 19, czy 22, więc czy to 17, czy to 13, 15. Cały czas tylko krowy, no bo człowiek tylko krowami się zajmuje, więc cały czas tylko te krowy, więc wiecie. Bo że teraz obawa nie będzie za 500 tysięcy, bo teraz jak rozmawiałem, bo już rozmawiałem z paroma, jak to się powiedzieć, architektami, projektantami, nie wiem jak to dokładnie ująć, no to obawa taką, to jak chcę postawić, boli mnie kwota. Bo boli mnie kwota, nie powiem. Ale 4 bańki. 4 bańki to jest na około 130 sztuk krów. Coś takiego. Będzie. No dobra, zaraz to pewnie to nie kupimy, bo... dziękujmy się, to nie będzie statny, nie będę w stanie tyle sobie zakupić. Bo to jednak po 6 tysięcy, gdyby nawet. To macie 100 sztuk, macie 600 tysięcy za same krowy. Bo... 5 baniek, a ja będę chciał tak cisnąć, bynajmniej, nie wiem, czy to wypali. Tak zrobić, żeby po prostu mieć większość pieniędzy właśnie ze swojego portfela. Taki jest zamysł, a czy to wypali, no to tam wiadomo, można sobie marzyć, ale marzenia są po to, żeby je spełniać. Jeśli to wypali, no to by było zajebiście. No a aparat tam dojąłem z komentą, wiadomo, halał, a czy będzie to też robota tutaj i to wszystko. Zobaczymy jak to wypali. Na razie jesteśmy w fazie dogadywania się po prostu, wiecie. No już na zaś mniej więcej cenowo, wiadomo, te ceny mogą mnie tak wstawać mi pół bańki do przodu w późniejszym czasie, bo to różnie. Czasy są różne, można powiedzieć. Więc trzeba to patrzeć. No ale jeśli to wypali, no to będziemy mieli po 200 krów samych mlecznych, więc naprawdę byłoby zajebiście. A też ogólnie wycięli mi się krowy, byczki posprzedawałem i owieczki zostawiłem, bo jałówki będę chciał zostawiać malutkie, a byczki tylko nie sprzedawał, żeby po prostu no, jeszcze kupować cały czas dorosłych, no bo też taką zapętlę się, jeśli wiem, że mam dobre krowy i dobrze dają, to myślę, że te jałóweczki też będą w późniejszym czasie, jako później krowy, będą też dawać prawdopodobnie dobrze mleko. Z takiej myśli. To zobaczymy, jak to w skopinanie wyjdzie. Pszenica, widzicie, ładnie sobie tutaj rośnie. Ogólnie zbożowanie wychodziły przez okres zimowy, więc naprawdę jestem zadowolony. W tym roku zobaczymy, jak to będzie spało, tak? Bo to mnie zastanawia najbardziej, patrząc na to, tak prawdę mówiąc. No bo nakład robimy konkretny. Teraz trzeba tak. Był obwodnik dawany, Gnojowica,
teraz będzie nawóz, podejrzewam, że jeszcze później odżywka przyjdzie. Więc tak gdzieś myślę, że hektar pola gdzieś zamknę po 3000 zł na hektar właśnie. No to powiem szczerze, że to nie jest mały nakład. To nie jest mały nakład. A czy ja 3000, a 3000 wyciągnę na 300 z tego? Się okaże. Z hektara. Tylko, że hektar farmingu to też nie jest taki... No niby ludzie gadają, to jest hektar do hektara, no ale coś mi się tu wiedzieć, że nie chce. Aż nie da się zbierał. Ale mówię, te 3000 myślę, że tam będzie, wiecie, jakoś tam ogarniemy. No ogólnie nawozy będą przywiezione, ale ja nagadałem się z firmą po prostu, że przywożę mi całego tiera nawozów, a ja po prostu w późniejszym czasie sobie to zapłacę. Bo chcę po prostu mieć nawozy na miejscu już, a więc myślę, że... O, zadziałał. Normalnie. I chcę normalnie mieć tutaj nawozy już na miejscu i 24 tony po 2000 to jest 48 tysięcy. Prosta kalkulacja, jak czysta matematyka. Prosta matematyka w zasadzie, tak się mówi. Więc 48 tysięcy trzeba na same nawozy wydać, więc naprawdę wszystko pójdzie tak na łąki jeszcze raz. Pójdzie na... pójdą na zboża, pójdę, więc naprawdę tego pójdzie, to wszystko pójdzie. Uwierzcie mi, cały ten tonaż pójdzie. Ale no, może chcę troszeczkę mieć tego zboża, chcę tego mieć wszystkiego, no to trzeba robić. Nie wiem jak z soją, bo w agencji gadali, że jeśli bym zrobił to ekologicznie, no to miałbym większe dopłaty, ale patrząc pod dopłaty, to też nie mam co się patrzeć, bo tylko fajnie. Ale jeśli soja mi nie odda, no też za 400 zł trochę ta, to mi się warto łasić. Jak mogę powiedzmy wyciągnąć te 1000 zł więcej, to zbytnio powiem szczerze, że się nie opyla. Ogólnie jeszcze też dopłaty nie przyszły, co jestem też w szoku w tym roku. Myślę, że powinien na sali powinien za dnia przyjść, ale powiem 30 tysiące powinien teraz naprawdę fajnie by się wygodziło. No a niestety jeszcze tego nie. Nie dostałem po prostu tych pieniędzy z dopłatów, ale no nie ma tragedii i ja tam się cieszę, że w ogóle jakoś tam wychodziliśmy na postą, bo tak, schalę spłaciliśmy, fotowoltaikę już opłaciliśmy, mamy spłaconą, w styczniu ostatnia lata poszła z fotowoltaiki, więc tylko zostają praktycznie kredyty, które mamy zaciągnięte w banku już, więc tutaj tragedii nie ma, tam zostało 16 tysięcy złotych jest to miesiąc raty, więc tam nie ma tragedii, a zobaczymy, jak dokończymy tą beczkę. Będzie wyglądała sytuacja. Chcę mniej więcej sobie skalkulować, czy później się może nie nadpłacić kredytów z ziemi, które właśnie zaciągnięty jest, czy jednak już sobie machnąć rękę, jak to się mówi, i zostawić to po prostu. Niech to sobie tam będzie i te raty sobie spłacane będą. Dobra, wracamy do tematu banku. Bank i zostaje mi, proszę Państwa, 5 miesięcy. 66 tysięcy zostałem spłacony. 13 706 zł raty. Obora jest jeszcze na ile? Na 10 lat. Więc obora, podejrzewam, że obora będzie nadpłacana teraz. No bo patrząc na to, to... Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem oczywiście, bo nie chciałbym zaciągać już kredytu. Będę chciał na pewno naciągnąć kredyt, ale to chodzi mi pod względem takim, jeśli będę chciał ten shop rozstawać, bo raczej wątpię, że te bańki tak sobie przez 2-3 sezony uzbieram, no bo jeszcze muszę sobie wziąć, remontować, a trzeba postawić dom teraz. Więc naprawdę jest teraz ciekawie, proszę Państwa, pod tym względem. No i co, takim akcentem się kończymy. Kończy się odcinek, więc jeśli odcinek Wam się spodobał, to zapraszam w komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.